Yo, z tej strony Erwin i witam was w 6. odcinku z Resident Evil 1, bo nie 0. No i co? Nie pamiętam, na czym skończyłem nawet. Jak mam być szczery. Nie wiem, co mam teraz robić. Mapa. Chyba jednak wiem, co mam robić. Dobra. Co się dzieje? Co jest? Na razie mi to pot nie słucha. No mam dwa miejsca, do których mogę się udać, tak jak widzę na chwilę obecną, z takich pewnych. Tu coś jest? To jest wszystko zamknięte, bo to sprawdzałem. Na trzecie piętro tu się na razie nie udam. Tak, bo tutaj nie mam kluczu do tego. Mógłbym sprawdzić te dwa przejścia. To chyba jest zamknięte. To też powinno być zamknięte i to też, więc... Chyba tutaj się wypadałoby udać. No dobra, no to tak to zróbmy. Się udajmy tam. W ogóle co ja mam w ekwipunku? Chyba za dużo rzeczy, jak mam być szczery. Skrzynia tu jest. Oczywiście wszystko musi być poukładane tak jak tak idealnie. Gdzie mam te... O, właśnie. Dobra. Spróbuję sobie przypomnieć. Dlaczego był mi krest? A krest był... Nie, wiem dlaczego był mi krest. Emblemat to jest ten stary, niepotrzebny. Inaczej, ten stary, niepotrzebny przyda się, ale... To nie wiem, o co z tym chodzi. Czy to mam jakoś połączyć, czy to jakoś użyć? No czegoś mi tu brakuje. Bo to jest Missing Music i w niej brakuje kilka kartek, które muszę znaleźć, więc... Mamy wstępnie cel, gdzie się udać, o. Tam, gdzie sobie zombie biega na górze. Ale jego mamy gdzieś. Tu się nic nie dzieje i tu będą dźwięki. I tu w końcu udamy się po tym długim czasie prosto. To jest zombie, który próbuje się dobić do drzwi, jak dobrze słyszałem. Do drzwi, do okna. Nawet widziałem w sumie tam. Więc trzeba to brać na uwadze. I tu jest potwór jakiś ala. I co tu musimy? The leak on the water pump is open. Pump the water? A bo ja wiem. Chyba... O nie, 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 nie. No dobra, spróbujmy. Tak. Okej, może jednak. Tak, stop pumping. Nic się nie stało, to czekaj, to spróbujemy w drugą stronę. Tak. Zielone? Ale... Tak, co ja mam tu zrobić? To jest dobre pytanie. Tam widzę, że dalej woda gdzieś się świeca. Przejdź przez to? Mam jak zaryzykować? Mam jak zaryzykować. Trochę głośno to jest. Nie, nie mogę chyba jednak przejść. Ała. Na szczęście nie jestem zbytnio ranny. Tak, zatrzymaj. I spróbujmy teraz znowu... Dobra, co ja z tym miałem zrobić? Mam jakąś notatkę czy coś? I czemu to jest takie głośne? Body disposal, bo... O, botaniczna książka, coś tu jest. A nie, to jest... To wiemy. To z tymi maskami, to mnie nie interesuje. Film Kneta, który nie mogę na razie nic z nim zrobić. Crumpled memo, to jest to odnośnie balkonu i psa, to nie interesuje mnie to, body disposal. A, to jest spalenie. Keeper's diary. To jest zwykły... No, to jest zwykła notatka, która tutaj nie ma nic zbytnio ciekawego.
i wola naukowca. Nie mam tutaj nic, co by mi się przydało stąd. Poczekaj, mapa. Wiem, że ten dźwięk mi trochę jest głośny. Spróbuję coś wykombinować, tak jak mam być szczery, bo... Gdzie ja się mogę udać teraz? Tutaj? Może? Tu coś niby jest, ale co? Dobra, coś wykombinujemy. Wyjdźmy stąd po prostu na razie i potem tu pomyślimy, co zrobić dalej. Ja chciałem się udać? Przed siebie do tego, do miejsca z... Do punktu startowego, powiedzmy, chciałem się udać. Pomyślmy, co mogę zrobić faktycznie teraz? No zgaduję, że jest jedno miejsce, do którego na pewno mogę się udać. Chyba tam się ostatecznie udam. Sprawdzimy, tylko się przygotuję na to. Oczywiście trzeba być jak najbardziej... Tak, bo będę wiedział, który się tu mi przyda aktualnie. Ała. Kurde. Na razie bym zachował, po prostu wziąłbym tak, no. Co to jeszcze by się mi przydało? Jakieś śledczonko na wszelki wypadek. Jakbym potrzebował. Bo tu więcej nic nie mam. To weźmy sobie coś do leczenia. Spray. Mamy ich dość dużo. Chociaż moim zdaniem to moglibyśmy nawet, no... Dobra, weźmy sobie mieszankę. Tom. Jeszcze na wszelki wypadek, jakby było nam potrzebne. I idziemy w pewne miejsce. Tylko, którędy się tam udać? Tędy, dobra. To już wiemy. Tutaj wychodzimy. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrywa, bo nie mam podglądu na razie. Dobra, co z tym zegarem? Czekaj. Bo coś z nim jest. Super. Nic się w zasadzie nie dowiedziałem. Czyli będę musiał ogarnąć, co zrobić z tą rośliną, która tam jest, w tym pokoju. Gdzie poza tym jeszcze bym chciał udać? Nie pamiętam, gdzie mnie nie było, albo gdzie mogę się udać, bo to są miejsca, gdzie jeszcze nie chcę się udać. Niepotrzebnie przemieszczać, bo no problem będzie potem. Ty tu dalej leżysz. Dobra, my idziemy tutaj. Ta kamera. Bo tu nie byliśmy. To było u mnie? Nie, nie wiem, co to był za dźwięk. God damn it. A, dajcie mi shotguna. Zapomniałem, czemu ta gra jest taka głośna?
Okej. Tu są... Jest locked. Emblemat tarczy. A, to co, tu nie wejdę. Czyli czekaj, co ja... To po cholerę ja to brałem. To światło tak dziwnie mrugające. Tu nic nie było, no to po co ja, że... Amunicja zawsze się przyda, szczególnie, że mam miejsce na to wyjątkowo. A tu coś więcej jest? Czy to jest dosłownie... Nie, coś tu jeszcze jest. Aha, dobra. O nie. Jest to zbyt ciemno, czyli będę musiał wrócić to z czymś, co mogę zaświecić. Tak, będę musiał podpalić te... Okej, okay, dobra. A to ja zaraz wrócę. To moje oczekiwania chyba były inne wobec tego miejsca. To troszkę źle to miejsce zapamiętałem, to już trudno się mówi. To niepotrzebnie pchałem, zapychałem sobie ten ekwipunek. Ale skoro nic się nie stało, to ja nie mówię, co by się miało stać. Ty tu leż. A ja idę odnieść te rzeczy do skrzynki drugiej. Nie będę z powrotem łaził tam. Tu nie powinno być wieka kiedyś? Powinien, ale póki co go nie ma. Dobra, czyli co ja będę potrzebował? Przede wszystkim tak, odstawić sobie wyrzutnię granatów, bo mi no... Bądźmy szczerzy, no nie przyda mi się. Miksturki. Tak, spray tutaj odłożymy. A amunicję to sobie odstawić, czy trzymać ze sobą? Bym odstawił, jeśli mam być szczery. Ale chwila, co ja chciałem, po co tu... To? I to. Tak, i odstawmy. Nie ma sensu. Wystarczy sam shotgun. I wracamy tam teraz. W końcu będziemy mogli coś zrobić. Trochę tej amunicji do pistoletu mam moim zdaniem za dużo. Trochę powinienem z niego pokorzystać, ale nie mam kiedy. Chociaż czy nie mam. Muszę znaleźć klucz z tarczą. Na razie znalazłem z mieczem i to, które teraz używam, to jest z czym? Ze zbroją. Jeszcze brakuje mi z tarczą i z hełmem. Jak dobrze pamiętam. Jeszcze takie są na pewno. No, serio nie mogę zap... Nie mogę tego zapalić. Mogę. I nie użyło mi. Dobra. To tyle. Chociaż. Coś tu było, nie? Aha. A tu dalej coś jest. Tu coś. Ja to mądry jestem. O. Nope. Czekaj, właśnie odnośnie pistoletu. Spróbujmy nim zabić go. Co tutaj było? Jezus, dobra. Wszystko stąd już przeszukałem? Tak. Pa. Miło było. To zmienia postać rzeczy, bo teraz w końcu będziemy mogli się udać do tego pomieszczenia.
To nam zombie nie będzie przeszkadzał. Tamten zombie może tam sobie siedzieć. Nie zamierzam do niego. Nie ma już po co wracać. A zawsze. Kombajn. Dobra, to teraz tak. Ja to idę podnosić i ogarnę. Ogarnę potrzebne mi przedmioty. Dobra, jesteśmy. No jak na razie tylko ja i Rebeka nie umiemy używać, korzystać z pianina. O! Trevor. Ała. Aha! Trevor, to jest... Okej, okay, to jest notatnik pracownika, osoby, która zbudowała tą posiadłość. I potem mieli go zabić, żeby sekrety, które wiedział tylko on i Spencer, miały zostać tylko dla Spencera. Ale im uciekł, a to co się z nim stało dalej to już inna sprawa, a my mamy większy problem, bo nam się brama zamknęła za nami i co my teraz zrobimy? Jak my stąd wyjdziemy? A tak. Normalnie, suspense. Dobra, co ja teraz mam zrobić z tym? Po cholerę mnie to. A, chyba wiem po cholerę mi to. Tu już nic nie ma? Nie ma. Ok, kolejny pokój na zielono. To już to mi się podoba taki kolor. Dobra, kolejna zabawa, kolejna zagadka do zrobienia, dokładniej. When the two have run each other fought, the path to your destiny will open. Okej. Okay. Czekaj, jeszcze raz. When the two have run each other over though, over through, the path to your destiny will open. No dobra. Przekręć małą. W lewo. Nie. Ech. To i taki w zasadzie, ok. Spróbuj. Dużą. W prawo. Nie. Czyli nie dwa. Dwa przez siebie, no. Ciężko to zrozumieć, ale spróbujmy. Tak, spróbuj. Małą. Prawo. A. Nie? Ale, okej, okay, ale chyba powoli rozumiem, co tu, o co tu...
Czekaj. Czekaj, stop. Ten obraz może mi coś tu pomoże? Zbroja i hełm. Dobra, już wiem, no długi, okej. Krótka ma być na zbroi. Znaczy długa, w sensie duża. A w prawo. Nie. O nie, przywołuje zombiaki jakieś. Nie mogę się ruszyć nawet. Klucz. Jaki klucz? Tarcza! Mamy kolejny klucz! Super! Kolejna zabawa w otwieranie drzwi. Mnie czeka w następnym odcinku, bo chyba wydaje mi się, że... Wystarczy? Nie wiem, w sensie ile mam minut, co prawda tak do końca, ale... To chyba będzie tyle, tak. Czyli tu mam wszystko, dosłownie lewe, zachodnie skrzydło pierwszego piętra, parteru w sensie, jest już sprawdzone przeze mnie. Tylko to muszę, tą roślinę rozwiązać. Tutaj trochę mi czeka mnie zabawa. Tu drzwi powinny być teraz otwarte, jeżeli to jest na tarczę. Tutaj była klatka, tam były jakieś rzeczy tylko i wyłącznie, ale to i tak warto tam się udać. Tych drzwi nie sprawdzałem, no ale tam są zamknięte. Ale wiem, co trzeba z tym zrobić. Tutaj te kresty, które na razie mam jeden, będą mi potrzebne tam. Tu jest zagadka. Wiem, jaka zagadka. Dobra. No, więc tutaj widzę jakieś różne rzeczy, które mogę zrobić, ale to myślę właśnie, że zrobię w następnym odcinku. Bo teraz co? Te drzwi też będę mógł się udać. Bo tutaj potrzebuję tarczy. Czyli będę miał coś faktycznie zwiedzać w następnym odcinku. I w końcu będę mógł się udać tutaj, gdzie chciałem. Ale były zamknięte, mimo że się tego nie spodziewałem. Więc co, więc idę po prostu zapisać, bo nie mam przy sobie tuszu, to nie zapiszę tutaj w holu. Ale nie wiem, po co jest mi ta drewniana... Te drewniane drzwiczki, czy jak to nazwać. No, ale... To będzie śmiesznie, jak będę miał 20 minut i tak naprawdę powinienem jeszcze dograć. Ty ci zamknij. A chwila, może mogę... Nope. Nie mogę. On prędzej czy później to okno zbija. Tam jest więcej niż jeden. To nie z dwóch okien się dobijają. Muszę to... O nie. Ten zombie dalej łazi na górze. Oby. Tak, łazi na górze. No dobra. To zapiszę i dopiero sprawdzę ile mam minut, bo nie chcę ryzykować, że mi grę skraszuje jak dam altaba. Co się zdarzy. Więc co, ja się wstępnie... Wstępnie, no... Ja się z wami wstępnie pożegnam, w sumie nie wstępnie, tylko się z wami po prostu pożegnam. Co najwyżej wyjdzie krótszy odcinek. Ale następny będzie na o tyle dłuższy. No i co, z tej strony był Erwin. I widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem kiedy. Elo.